tunel wybudowano. Bardzo fajna rzecz. Witam serdecznie. Dzisiaj przetestujemy tunel Kwiatowa. Jak widać, zakaz wjazdu 14 ton. No dobra, jedziemy dalej. No to wjeżdżamy. Na pierwszy rzut oka jest ok. Bardzo fajnie, przyjemnie, szeroko, jak na osobówkę. Mamy zakaz skrętu w lewo, czyli na netto. Mamy coś położone na jezdni. O matko. Witam serdecznie. Dzisiaj przetestujemy tunel Kwiatowa. Podobno utrudnili kierowcom poruszanie się. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. O, mamy znak. Zakaz wjazdu 14 ton. Zakaz skrętu na lewo. Skręcimy na netto, bo tylko tutaj można. Teraz sobie zawrócimy. Wyjeżdżając pod netto, nie możemy skręcić na lewo. Nie możemy pojechać prosto. Musimy pojechać na prawo, żeby dostać się na miasto, w kierunku policji. Musimy jechać na rondo Solidarności. To w takim razie jedziemy na rondo Solidarności. Na pewno musimy zająć skrajny pas. Mamy zielone i ciśniemy. No to ładny kawałek trzeba przejechać. Ładny kawałek trzeba przejechać, żeby teraz dostać się i z powrotem tutaj, dobra. Czyli wyjeżdżając spod netto, jadąc w kierunku policji na miasto, musimy skręcić na prawo, pojechać na rondo Solidarności, gdzie czekają nas jedne światła, drugie światła i trzecie światła. Nie powiem, bardzo fajne rozwiązanie. Nie wiem, dlaczego utrudnili kierowcom życie, nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś wie, niech napisze w komentarzu. Pierwsza opcja, jaka mi przyszła do głowy, to zrobienie skrzyżowania bezkolizyjnego, ale po co w sumie? No i okej, wjeżdżamy pod tunel. Wjeżdżamy pod tunel i już spod tunelu nie wjedziemy na netto. Pod tunelu musimy pojechać prosto, objechać rondo i dopiero na netto.
Znajdujemy się na ulicy Zachodniej. Jechaliśmy od strony Tysiąclecia. Minęliśmy już znak 14 ton. Zobaczymy, jak ta sprawa wygląda z tej strony. No i brawo, już widzę nakaz jazdy w prawo. Czyli nie przyjadę na netto, ani nie pojadę pod tunel. Czyli bym musiał jechać na prawo, objechać rondo. Objechać rondo i mogę pojechać pod tunel. Nie, no to jest jakaś masakra. Nie wiem, powiedzcie, co o tym sądzicie. Czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. To jeżeli ja mieszkam na ulicy Kwiatowej koło ronda, to żeby wyjechać spod netto, muszę wjechać na rondo Solidarności, objechać całe, stać na trzech światłach, żeby wrócić do domu. No fajnie, fajnie. Nie wiem. Dla mnie to jest troszkę bez sensu. No nic, zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Możecie wyrazić swoją opinię. Oczywiście, jak możecie, zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie łapkę w górę, będzie mi miło. Do zobaczyska.